Hello, hello, moi kochani, witam was serdecznie, tutaj ja, Hanta, witam was w kolejnej, można powiedzieć, małej serii, chyba tak, chyba małej serii na kanale z gry Train Mechanic Simulator 2017, czyli symulator mechanika kolejowego, jak to się nazywa, kolejowy, no chyba nie pociągowy. Nie wiem. W każdym razie problemem dla mnie pierwszym w ogóle z tą grą jest muzyka, bo to tak raz działa strasznie głośno, raz nie i nie wiem co to powinienem. Aha. Po prostu jest strasznie szybko skala spada ze 100% do zera, gdzieś mniej więcej w 70%, później już nic nie słychać. Dobra, to ma sens. Okej, to zostawimy sobie to w ten sposób w takim razie. Słuchajcie, gierka wydana przez mojego wydawcę polskiego, naszego Playway, również ostatnio z Playwaya coś miałem na kanale, Boże Święty, co ja teraz gram? Nie wiem, czy 911 Operator też nie jest wydany przez Playway, gra firmy SI7 Studio, też polskie małe studio, nie wiem, czy to jest ich pierwsza gra, czy nie, no w każdym razie, no trzeba by gdzieś tam obczaić, nieważne. Właśnie teraz się zastanawiam, czy to jest SI7, C7, może C7, może KRZEM7, no bo wiecie, SI, nie, że ten, i ogólnie, chłopaki, nie chciałbym was martwić, ale logo waszego studia jest strasznie podobne do tych logo, wiecie, z pakietu Adobe, typu Photoshop, Premiere, Illustrator i takie tam, no ale dobra, nie będę się w to zagłębiał. Tu mamy twórców, mały zespół, który to robił, właściwie tutaj macie, słuchajcie, testy, natomiast patrzcie, programowała to jedna osoba, tutaj level design, szybki gameplay design, jakieś grafiki, też ktoś tutaj widzę porobił. Dziękuję Kubie Trzebińskiemu za kolejną gierkę, którą mi podesłał, właśnie Kuba tutaj w produkcji jest wymieniony. No i co? I czekam na pewno na kolejne gry od Kuby, bo co chwilę coś dostaję, nawet nie muszę, wiecie, to są jakieś tam małe gierki, nie mam obowiązku tak naprawdę ich nagrywać, ale myślę, że warto coś tam przynajmniej sprawdzić. I tak pomyślałem, że zobaczymy jak mi pójdzie w tym odcinku, czy to będzie jednoodcinkowa seria, znaczy w sensie nie seria, tylko czy to będzie jeden odcinek, czy może więcej, ale myślę, że tak celuję, jeżeli w tym odcinku stwierdzę, że jest ok, to celuję jednak tak w 2-3 odcinki, żeby taką krótką seryjkę zrobić. Pociągi są spoko, pociągi są fajne, pociągi mi się podobają, więc zacznijmy grać, a ja wam też jakoś w ciągu gameplayu zacznę troszkę opowiadać o mojej małej przygodzie, którą macie sfilmowaną właściwie na YouTubie, na kanale Ziemniaka, ale to tak już później wam będę mówił, to wam to oczywiście podrzucę wam na końcu te filmy, o których mówię, więc sobie zobaczycie. Rozpocznijmy nową grę. Oj, coś tu się nam wczytuje, ładna plansza z tyłu, bardzo fajnie. O, super, witaj w grze. Mechanik pociągów. No okej, dobra, niech będzie mechanik pociągów 2017. Wcielisz się w mechanika pociągów. Ha, 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 co by nie powiedzieć. A twoim zadaniem będzie naprawa pojazdów szynowych w trzech różnych warsztatach. Pod twoją opieką będą zarówno archaiczne i proste parowozy, jak i super nowoczesne lokomotywy elektryczne. Każdy z tych pojazdów będzie przypisany do garażu przystosowanego do naprawy tego typu lokomotyw. Powodzenia, dziękuję. A kurczę, aha, więc my sobie tu ogólnie... O, oh, shit, zapisano zrzut ekranu? Czymś zrobiłem zrzut ekranu, nawet nie wiem, jakimś przyciskiem tutaj. O kurwa, o, czekajcie, coś się otworzyło. Tutorial tablet. Tablet jest swoim centrum informacji, może uruchomić tutaj sklepy internetowe z częściami. Dostępne są 3 sklepy dla mechaniki, hydrauliki, elektryki. Ulepszyć swój warsztat, bla bla bla. Okej, dzięki, dobra, części silnika, układy parowe, hydraulika, sklep części, tu są ulepszenie warsztatu, pomoc, dobra, fajnie. A, mamy w lewym górnym rogu wypisane wszystko. Tablet, magazyn części, zlecenia. W ogóle na początku naprawdę zasługuje na to, żeby o tym powiedzieć. Design w ogóle tego pomieszczenia. Popatrzcie, że wow, to wygląda ładnie, naprawdę ładnie. Tu mamy w ogóle, wiecie, za oknem coś się dzieje, jakaś trawka się tutaj rusza, jakieś garaże i tak dalej. Wiecie, nie jesteśmy w jakimś Bóg wie gdzie czym. Gdzieś pośrodku niczego, tylko faktycznie jesteśmy tak jakby, wiecie, w jakimś miejscu, tak? Ktoś te drzewa musiał zaprojektować tutaj, dobra. Tak się to, tak to wygląda. Aha, wyjście z garażu, tutaj mamy... O, wpadłem w kanał! Dobra, wybiegłem. Zajebiście, tu możemy wyjść do góry, pooglądać z góry, tutaj mamy, widzę, jakieś... To jest światło, czy co to jest? To jest światło, ale tu mamy jakiś taki dźwig, nie? Ten żółty. Zapierdzielać możemy, nie da się tylko skakać w tej grze. A ogólnie spoko, nie biegać po warsztacie, tu jest coś rozlane. Okej, wygląda to ciekawie.
Ciekawie nasze miejsce pracy wygląda. Stół naprawy hydrauliki, tu mamy jakieś, aha, toolboxa takiego. Stół do naprawy mechaniki i elektryki. Fajnie, jest podpisane nawet takie, gdzie plakaty są zrobione, tak? Tutaj mamy prąd, tutaj mamy trybiki mechaniczne, a tutaj mamy jakiś mechanizm hydrauliczny. Dobra, mam jakieś zlecenie. Udaję się do biura i przyjmij zlecenie. Aha, no to kurwa, to żebym się dowiedział. Dobra, gdzie jest, co to jest biuro? Gdzie jest biuro? A, tu jest biuro, dobra. A, okej, przeskoczyłem kanał, bardzo fajnie. Mamy jednak małe biuro zrobione. Tu jakieś tory pociągowe. Fajnie to wygląda. Aha, to pociągi się mogą rozpędzać do 80 mil na godzinę. Oczywiście, pomimo tego, że jest to polska produkcja, to i tak, tak jak w przypadku 911 Operator, jakby docelowym rynkiem jest rynek amerykański, więc tu wszystko jest, wiecie, po angielsku i nawet mile na godzinę są zamiast kilometrów. Zlecenia, przyjmijmy. A jak to, aha, kliknij. Przyjmowanie zleceń. Dobra, wiem, rozumiem. Grałem generalnie jeden odcinek, o to wam wrzucę na kanał. Scar Mechanic Simulator chyba 2015. Zrobiłem taki jeden odcinek, jakby się wydaje, że to było z tej wersji. I tam ogólnie średnio mi się to podobało, w sensie było takie kliknij tu, dobra, wykręcone, wkręcone, spadaj. Zobaczymy, jak to będzie tutaj. Witaj w grze. Będzie prosta naprawa pociągu. Okej, okay, no to tak, aha, dochód, premia jakaś tu jest, dobra. Co jest twoim zadaniem? Będzie naprawa lokomotywy, w której uszkodzone zostały sprężyny stalowo-gumowe w przednim wózku jezdnym. Okej, okay, przynajmniej rozumiem chyba, o co chodzi. Przedni wózek jezdny, no to po prostu... O kurczę, tu wszystko ten. Okej, dobra. Wygląda na to, że przyczyną niesprawności lokomotywy jest uszkodzony wózek jezdny. Prawdopodobnie są to sprężyny stalowo-gumowe. Zlokalizuj dokładną przyczynę usterki, wymień część na nową. Dochód za zadanie. Okej. Nazwa części. Tutaj nie, tu mamy pociąg. Stan minimalny części. Przewidywany koszt zlecenia. I co, że zlecenie... Zapłacą kurwa 11 400 dolarów, a ja dochodu będę miał 125, to troszeczkę słabo. Premia za kompletne wykonanie, premia za niski koszt. Okej, czy jeżeli koszt pewnie nie... O, dobra, mamy już nasz pociąg. Bardzo fajnie, tu jest wózek trakcyjny, czy tam inaczej wózek jezdny. Zbiorniki paliwa, tu jest następny. Dobra, przód pociągu jest tu... No to przedni wózek jezdny. Okej. Okay. W tym trybie będziesz mógł dokonać rozbiórki lokomotywy ze wszystkich jej dostępnych podzespołów niejednokrotnie, aby móc dostać się do jakiejś części, będziesz musiał zdemontować inne, nawet sprawne elementy. Pamiętaj o tym. Dziękuję. Aha, i mamy tryb demontażu. Nawet możemy... A nie możemy wejść w kanał. Dobra, nieważne. Czy nam pokaże, co jest... Okej, okay, tu są te sprężyny. Stalowo-gumowe. Aha, i w ten sposób znowu... Aha, ale przynajmniej fajną animację tego kluczyka dodali. Niech będzie. Okej, okay, tutaj jedna zdemontowana. Rozumiem, że tu jest ich aż cztery. A, tylko czemu to tak się obraca wokół tego jednego? Ja bym chciał, żeby to się obracało wokół innej części. Aha, tutaj mamy coś. Wykręćmy. No to znowu jest takie, widzicie... No niech będzie, a czekajcie, a da się tryb demontażu, montażu, badanie, zlecenie, wycentruje, aha, dobra, bo ja stałem w tym jednym miejscu. Co mnie najbardziej w Car Mechanic Simulator, co mi najbardziej przeszkadzało, to to, że po prostu byliśmy w stanie zdemontować różne części nie po kolei, niektórych części po prostu, niektóre części po prostu nie istniały, to było dosyć słabe. No zobaczymy, nie znam się na pociągach, kurwa, nie, więc, aha, i tutaj sobie demontujemy, dobra. Czemu to wszystko jest na dwóch tylko, a tamto jedno było na czterech śrubkach? Aha, bo tutaj jest przyłączone do czegoś, dobra. Niech będzie. Pytanie teraz, czy da się to zdemontować właśnie w ten sposób, w tej kolejności, nie? Tryb badania, zobaczmy co to znaczy. W tym trybie możesz sprawdzić stan poszczególnych elementów w pociągu po to, aby szacować opłacalność naprawy. Pamiętaj... Aha, chyba biały kolor po prostu oznacza, że jest spoko, nie? Tryb montażu, tryb demontażu. Aha, i tu nam pokazuje, chcesz zdemontować to, no to musisz zdemontować najpierw to i to. Dobra, niech będzie. Zlecenie, kondycja, co to jest kondycja? Kliknąłem C, ale nic się nie dzieje. Aha, tutaj. Okej, w porządku. Karoseria. Aha. Możemy sobie karoserię wyłączyć i kondycję zrobić. Aha, w ten sposób. Ej, to jest fajne ułatwienie. Że po prostu możemy tak wygasić karoserię i zobaczyć sobie kondycję tutaj poszczególnych elementów z tego, co nas interesuje. Dobra.
To sobie wyłączymy, to sobie wyłączymy. Magazyn części, proszę bardzo. Okej, spoko, spoko. Mamy tutaj magazyn części. Aha, czyli mamy tu cztery w tym momencie te sprężyny. Dwie były spoko, a dwie były niespoko. Trzeba było to sprawdzić najpierw. To w takim razie proszę mi, bo tutaj musimy, no nic nie naprawimy, nie? Stół naprawczy. Stół naprawy mechaniki. Czekajcie, inaczej, podejdźmy do tego, przeczytajmy tutorial. Aha, już nie przeczytamy, no trudno. Tu chyba nic nie naprawimy. A możemy spróbować tak naprawić. Okej, czy chcesz na pewno spróbować naprawić wybraną część? Stan 32%, szansa powodzenia 100%, koszt 3... Aha, czyli w tym momencie możemy to naprawić zamiast... Okej, naprawianie. Okej, w pełni sprawne. I możemy to też spróbować naprawić. Okej, udało się. Możemy to też naprawić, ale czy jest sens? Chyba nie. Dlatego, że możemy dostać premię. Dobra, to spróbujmy teraz tak, zrobić tak. Tryb montażu poprosimy. Tutaj mamy tą... No, to na przykład... 90, 95, 100, 100. To jest generalnie... Tu jest przód. No to na przód dajmy setki. Te powiedzmy tu się mniej zużyją chyba, nie? Okej. Chociaż te są przy amortyzatorze. A, tam ciul. Dawaj, dawaj tą. Dawaj, łączymy to wszystko. Ogarniemy się z tym pociągiem i wam powiem, co chciałem wam opowiedzieć. Niektórzy z was może i kojarzą. Kurczę, mam wrażenie, że trochę powinienem akurat te setki założyć do tyłu. Tak by było po prostu mądrzej, z tego względu, że to jest mocowane tutaj na czterech śrubach, czyli do czegoś jeszcze, ale tam ciul. Sprawne to sprawne. Wygląda na to, że wszystko jest naprawione, już zakończyć zadanie z karty zlecenia. Okej, to tutaj chyba nie, zlecenie. Okej, jest. Aha, premia za niski koszt. No właśnie, bo naprawa wszystkich czterech kosztowałaby sporo, albo wymiana na nowe, ale generalnie udało się to zrobić w budżecie. Aha, tu jest rachunek, no dobra, udało się to w budżecie zrobić, dlatego dostajemy tutaj premię wysoką, zakończ zlecenie, proszę bardzo. No i ciapong może sobie pojechać. Podsumowanie zlecenia, dochód, premię za kompletne wykonanie, niski koszt, świetnie, kontynuuj. Okej, i co, i możemy teraz iść do następnego tego, za następne zlecenie? Pytanie właśnie, jak to wygląda, no bo mam się przemieszczać do trzech różnych miejsc. Tutaj był akurat jakiś taki, nie, elektryczny chyba pociąg. Tak, to był elektryczny. Zlecenie numer 2. Skarżasz się na niesprawny układ hamulcowy. Od przyczyny. Pamiętaj, że każdy rodzaj rozterki naprawia się na innym stole. Jeśli nie jesteś w stanie samemu naprawić części, możesz kupić nową. Okej, to jest fajne, że nie tylko kup i zamontuj nowe, tylko możemy spróbować się pobawić w ten. Okej, są jakieś trzy części, czyli o to chodzi. Tutaj te nazwy części, mamy trzy jakieś części, które są niesprawne. Okej, no i mamy się zmieścić. Mamy się zmieścić w 5700. No okej, spróbujemy. Czyli tak, pierwsze co, tak, usuniemy sobie karoserię. Zrobimy sobie kondycję C. No i teraz szukamy, co mamy w ogóle. To jest silnik. Tu są wózki trakcyjne. No nie widzę tak naprawdę. A tu mamy jakieś takie... Nie, to jest porzewiały chyba, nie? Co to jest to? Zacisk hamulcowy. Tryb badania. Może tak to zrobimy? Aha, i w ten sposób może... To nie jest takie, kurde, proste, że o, już masz wszystko, musimy zbadać odpowiednie elementy. Okej, tutaj mi się wydaje, że to jest, no właśnie... Tu możemy sprawdzić ten tłok. Tu są jakieś elementy i sobie na tej zasadzie sprawdzamy. Spoko to jest. Czyli możemy sobie ułatwić albo utrudnić pracę. Na przykład jak nie będziemy mogli znaleźć, no to musimy się troszeczkę namęczyć. Okej. Bardzo mnie to cieszy. Tutaj mamy następny zacisk. Okej, z tej strony jest już sprawny. No i możemy tak to wszystko po kolei pogmerać. Dobra, fajnie. Tu jakaś śrubka jest. Możemy... Nie, jej nie możemy sprawdzić. Tutaj mamy też, no właśnie wydawało mi się, że to jest, nie, do wymiany, dobra. Czyli tryb, poczekajcie, weźmiemy sobie, tak staniemy. I spróbujmy tryb demontażu zrobić. Okej, to musimy najpierw
to jakoś... aha, zdjąłem. Okej, tu sobie wykręcimy. Chyba mogę zacząć opowiadać, o co mi chodzi. Mianowicie, dawno, dawno temu, zanim ziemniak w ogóle był praktycznie nieznany i kręcił jakieś tam swoje podróże do... czekajcie, jak to ściągnąć, zacisk? Albo to? Kurwa. Okej, tutaj nic nie widzę, ale okej, ściągam. Spoko. Kręcił jakieś tam swoje wypady do... słuchajcie, do jakichś tam, kurwa, kawern, jaskiń, kopalń i takich innych pierdół. Czy po prostu do lasków, lasów po tym i nikt tego nie oglądał. To... nie pamiętam, czy ja mu powiedziałem, czy... no to już nie chcę akurat ten. Nie pamiętam, czy to ja mu powiedziałem, czy gdzieś tam sam wykminił, że jest lokomotywownia w Krakowie na tym, na Płaszowie. I tam jest całkiem spoko, można by fajny materiał nakręcić. No i ziemniak stwierdził, okej. Aha, i tu patrz, mamy hydrauliczny, więc to będzie na innym... nie, właściwie jest tu naprawczy, no właśnie, świetnie. Dobra, to spróbujemy najpierw tu naprawić. Tak. No i wybraliśmy się do tej lokomotywowni. Ja również kiedyś tam byłem, nakręciłem materiał z innym znajomym, Quasim. Może Quasiego pamiętacie, z Teraoblitus. I to jest właśnie to jako Teraoblitus. Natomiast z ziemniakiem tam wróciliśmy, był tam też, Jezu, nie Pinki, tylko, już nie pamiętam, kto tam z nami był, dwójka jakichś widzów. I ogólnie nakręciliśmy, mieliśmy nakręcić niepowodzenie części, uszkodziła się część, o kurde, próba naprawy zakończona. Chyba, że fail, nie? Dobra. Czy tego nie będziemy naprawiać? No niestety musimy ten tłok znaleźć sobie. Magazyn części mamy tutaj. Tłok hydrauliczny hamulca. Tłok hydrauliczny hamulca. Musimy tablet otworzyć w takim razie. Halo, otwiera się czy nie? Co jest? Przywiesiło się? Gra się zwiesiła! O nie! To bardzo niedobrze. Okej, nie wiem czy wszystko jest okej, ale powinno być okej. Generalnie gra się nagle zwiesiła. Trudno. Tłok hydrauliczny hamulca. No niestety musimy to sobie kupić. I przejdziemy. Zamów, tak. Jeszcze 10 za dostawę. Tłok hydrauliczny hamulca, tak, zamów. Stan rachunku po zamówieniu. Koszt zamówienia. Aha, stan rachunku. No tak, bo próbowaliśmy, nie udało się. No trudno. No bierzemy. Wychodzimy z tabletu naszego. I teraz będziemy montować, nie? Tak więc poszliśmy sobie, mieliśmy nakręcić materiał właśnie o pociągach i tak dalej. I wyszło iście zajebiście z tego względu, że zauważyli nas, słuchajcie, właśnie tacy... zauważyli nas mechanicy właśnie, którzy naprawiali, czy odrestaurowywali pociąg, lokomotywę w każdym razie. I po prostu, wiecie, gość po prostu nas zobaczył, zobaczył, że coś nagrywamy, że bawimy się tym takim, nie wiem jak się to nazywa, ten taki kołowrót, wózek, czy jak to nazwać, karuzela, o właśnie, karuzelą że się bawimy karuzelą, do wiecie, przestawiania pociągów, tak, do wstawiania pociągów do lokomotywowni. No i nas zaprosił, o, chodźcie, zobaczcie, i po prostu zaczął nam to gość opowiadać, następnie wyciągliśmy szybko kamerę i mówimy, że my to nagramy, no i kurczę, zaczęliśmy to wszystko nagrywać, gość, i właściwie to nawet wyszło w ten sposób, że gość mówił nam, a ja mówię, okej, czy tam od ziemniaki mówiliśmy, okej, to nagramy, i teraz ja zaczynałem, wiecie, ja zacząłem mówić, ziemniak mnie kręcił i tak dalej, i ogólnie chodzi mi tylko o to, że to był naprawdę fajny materiał, i mam go na... teraz gdzieś macie jakąś kartę, żebyście sobie mogli obejrzeć ten materiał, plus też na samym końcu odcinka też wam wrzucę ten materiał. To był naprawdę świetny materiał na kanale Ziemniaka, kiedy Ziemniak w ogóle był praktycznie nieznany, i ten materiał bardzo niewiele też wyświetleń ma, więc was zachęcam po prostu do zobaczenia tego starego materiału. Myślę, że to tam dalej jest. Dobra, chyba możemy zakończyć zlecenie. Zrobione. No niestety... o nie, czekajcie, premia za niski koszt. Pokaż rachunek. A dlaczego... magazyn części. Czemu tu jest minus? Nie rozumiem. A zobaczmy magazyn części i... przewody hamulca hydraulicznego. Chyba nie zamontowaliśmy wszystkiego? W sensie, skąd ten przewód?
tryb montażu. A, to musimy, no tak, kurde, pojechałby bez przewodu, no nie, no to musimy założyć. Dobra, teraz chyba już jest zlecenie kompletne. No i niestety... no przekroczyło. Teraz mi Ania tutaj podpowiedziała, że ponoć ten film był nawet kiedyś na Quake'u, więc tym bardziej was zachęcam, żebyście to zobaczyli. To był naprawdę dobry film. Przy okazji wam też wrzucę moje Tero Oblitus z tego miejsca. Bo troszeczkę inaczej to wtedy wyglądało, niż jak byłem tam z ziemniakiem. Dobra, słuchajcie. Wszystko. Myślę, że zakończymy zlecenie. Niestety powyżej budżetu, no ale co zrobić? Nie udało się naprawić. Jakby się udało, to by było wszystko spoko. Ale niestety nie. No dobra. Zastanawiam się tylko, jak to wygląda przechodzenie do tych innych, kurde, magazynów. W sensie innych warsztatów. Generalnie tu mamy wyjście z garażu. Nie ma wybranego zostanie, czy na pewno chcesz wyjść z garażu. Nie? A może tak? A co mi da wyjście z garażu? Czy to jest powrót do menu po prostu? To jest prawdopodobnie powrót do menu. Tak myślę. O nie, przepraszam bardzo, co to w ogóle jest? Czy ja tu mogę właśnie jeździć pociągiem? Ufa, to nie było, a to nie miała być gra o mechaniku? Oh shit, mogę sobie jeździć, ale jazda. Tu mi wyszło coś, o nie, 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 czekaj. Zatrzymaj się. Hamowanie, spacja. Jezus Maria, dobra, aha, tu tunel, zachód, coś. Ja pierdzielę, w ogóle nie ogarniam, co ja tu właściwie zrobiłem. Jezdni spalinowej, port wschód, what, man? Klakson, obracanie kamery, kamera. Mapa jakaś. Zjezdnia spalinowa. Ale kurwa jaja, pastwisko, pola naftowe. Może ja po prostu muszę przejeżdżać do tych. Dobra, chwila. Ja chcę jechać, o, właśnie w lewo. Przyspiesz. Ja chcę zawrócić po prostu. Widzicie. Chcę zawrócić. Strzałkami po prostu się chyba przestawia tory, nie? Tak. Dobra, fajnie. Znaczy tory, szyny. Aaaa! Nice, dobra. Klaksonem sobie. Hi. Fajnie, podoba mi się. Czyli co, możemy testować pociąg? Czy wszystko dobrze się udało? Zobaczmy teraz tu. Kurwa, jak ja mam teraz wrócić? Nie wrócę tędy, ale jaja. Chwila, przecież ja mogę cofnąć się, nie? Tylko jak cofnąć? Teraz musiałbym... wstrzymać ciapąg. Aha, obracam się tym prawym. I teraz jakbym zrobił... że chcę jechać tam. Co, jak się to uda zrobić? Okej, okay, świetnie. Bo wiecie, ja po prostu mogę w ten sposób wrócić do tego. Aha, przecież na mapie widzę, jak jest zwrotnica ustawiona. I po prostu można to w ten sposób zrobić. Fajnie. Przejedziemy, przestawimy zwrotnicę. Wrócimy do naszego w garażu. Ale kuźwa, najebiste. Dobra, hamuj. A mój, panie! Kurde! Halo! Aha, muszę przytrzymać. Dobra, dobra, teraz przyspieszymy. A, świetnie. I pomarańczowa nam pokazuje, gdzie będziemy jechać. Dobra, fajnie. Podoba mi się to. Okej, wróćmy na razie do garażu, ale wow, w ogóle, że tu się da wyjść i jeździć pociągami, to jest niesamowite. Nakupiamy do zajezdni. Nie wiem, gdzie teraz. Aha, tu mi pokazuje, że po prostu mam tu wjechać chyba w to kółko i będzie okej, nie? Zajezdnia spalinowa, czy chcesz zakończyć jazdę pojazdem serwisowym i powrócić do zajezdni? Tak. To wygląda może na tej zasadzie, że później po prostu będziemy dostawać zlecenia: hej, tam się rozkraczył jakiś pociąg, jedź po niego. Może tak być. Dobra, dalej zlecenia. Aha, tutaj nic nie mamy, musimy iść do biura. Dawaj następne. Zlecenie numer 3. Czasem zadania będą polegały na odnajdywaniu
i odnajdywaniu i naprawy lokomotyw, które zostały uszkodzone gdzieś na trasach świata. O, a następnie odholowanie ich do właściwych warsztatów, dokonanie napraw, będziesz używać specjalnego pociągu naprawczego. Tym razem awarii uległ spalinowóz w kwadracie D1. Odnajdź go i odholuj go do warsztatu, podejrzewamy awarii układu jezdnego. Kwadrat D1, o to chodziło, dobra. Czyli teraz możemy sobie wyjść, czyli o to chodziło. Fajnie, że szybko ten tutorial ten, tak, chcę wyjechać. Mamy własny pociąg, kurwa, naprawczy, ale zajebiste. Ej, podoba mi się to naprawdę. Car Mechanic Simulator przy tej grze to jest jakiś, kurwa, żart. Znajdź lokomotywę w kwadracie D1, odholuj do warsztatu. Kontynuuj. D1, aha, i tu mamy coś takiego. Tu jest czwórka. Czyli sprawy, nie, tu jest trójka. D1. D1 będzie tu. Północna rubież wschód. Musimy tak sobie pojechać. Dobra, to jedźmy. Zobaczmy, aha, tędy będziemy jechać. W sumie to nie ma sensu jechać tak naokoło. Więc tutaj na zwrotnicy, zwrotnica do miasta, tam sobie przestawimy w prawo. W prawo. O, właśnie. Musimy troszkę przyspieszyć. Zwykle klawisza klikam po prostu, tu przyspieszymy. Później trzeba będzie po prostu uważać. I fajnie, to nam pokazuje, za ile są jakie zwrotnice. Dobra, tutaj jest ok. Natomiast tutaj musimy teraz przyspieszyć i jeszcze musimy za tą zwrotnicą. Teraz musimy przestawiać. O, idealnie, przestawiła się. No bo jakby pierwsza zwrotnica na trasie to była ta, po której przejeżdżałem, która w sumie nic nie dawała, tak? Bo... No okej, okay, przyspieszmy. Teraz zobaczymy. No teraz znowu też będziemy musieli tutaj, widzicie, przestawić. Ale jedźmy sobie. Sprawda, tu jest tylko po jednej szynie, nie? Ale wiatraki są! To gra jest najlepsze na świecie, są wiatraki. Jak ja lubię wiatraki, nie wiem dlaczego w sumie, ale... Wiatraki są spoko. Strasznie, strasznie fajne są wiatraki. Zwolnimy. Dobra, udało się. Dobrze, że te zwrotnice tak szybko się przetegesowują. Zamek w ogóle, dworzec centralny zachód. Tu jest jakiś zamek stary. Zajebiste. Dobra, dalej musimy mieć na następnej... O, właśnie, tak pojechać. Kurde, ty jaki... To nie jest, kurwa, zamek. To jest zamek? Nie wygląda. To jakiś taki... Jakaś taka fabryka. Gdzie tu jest zamek niby? Miał być zamek. Może przegapiłem. Dobra, jadę, dobrze. To nie jest zamek. Myślałem, że to zamek. No, nieważne. W każdym razie niesamowite, że komuś chciało się stworzyć jeszcze jakąś mapę, świat i wiecie, zaprojektować po prostu jeżdżenie po pociągi. Przecież to jest, kurde, genialne. Dobra, tutaj elektrownia, okej. Okay. Idziemy sobie już na pindalamy. I za niedługo będziemy w D1, będziemy szukać tego naszego ciapongu. Pytanie, czy na tej trasie, czy na drugiej trasie? No bo, kurczę, to może być problematyczny w tym momencie. Dobra, wyhamujemy go i się zastanowimy teraz, słuchajcie, bo popatrzcie, tu jest kwadrat D1, więc albo na tej trasie będzie ciapąg, albo na tej trasie będzie ciapąg. Czy ty możesz wyhamować? Dziękuję. Ewentualnie to trzeba będzie zawracać. Ja myślę, że tą drugą trasą pojedziemy. Pojedziemy tą drugą... O, nie, nie, czekajcie, dobra, pojedziemy jednak tu w lewo. Tu już widzę coś zielonego. Chociaż nie, to jest chyba po drugiej stronie jeziora. Wiecie co? Inaczej, zrobimy. Bardzo prosto zrobimy. Podjedziemy troszeczkę. Za chwilę zobaczymy, gdzie to tak naprawdę jest. Tak, to jest po drugiej stronie. Więc teraz wystarczy nam cofnąć ciapąg do tyłu. I zmienić zwrotnicę na prawą. Na razie nie chcę zmienić. Musimy chyba jeszcze troszeczkę cofnąć. Aha, bo to ja mogę tam coś... No nie jadę do przodu, tylko do... O właśnie, o, teraz mi się pojawiło, bo mi pokazywało trasę do tyłu. Dobra, teraz możemy napierdzielać już. No, fajnie, że zawsze można, wiecie, wycofać i tak dalej. Jak mówię, tylko po jednym torze właściwie w każdą stronę jest, więc to tak troszeczkę dziwnie, ale spoko. Jedziemy. Bardzo mi się to podoba. Dobra, faktycznie tu gdzieś jest zamek. Nie wiem jeszcze gdzie, ale
Tu mi pokazuje. A, tu jest zamek. Dobra, to pokazywało tylko, że chyba od końca pokazuje te trasy. Dobra, nieważne. Most jakiś. Dobra, mamy. Hamujmy. Bo za chwilę wyrąbimy w tą lokomotywę. Aha, i po prostu przyczepiliśmy ją sobie do składu i możemy teraz jechać. Pytanie właśnie, gdzie? Gdzie mamy jechać? W sensie, tu jest nasza zajezdnia spalinowa. Ale czy mamy tylko tam? Tu jest zajezdnia elektryczna. Odhuluj pociąg do zajezdni pociągów spalinowych. Czyli do tutaj jest spalinowa. Tu jest elektryczna. A gdzie jest jeszcze? Tu jest stacja towarowa, jakieś jeziora. Gdzie jest stacja? A tu jest parowa. Aha, czyli będziemy musieli nawet jeździć tutaj. Cudownie, podoba mi się to. Trzeba będzie troszeczkę nadrobić, widzę, trasy. No ale trudno, możemy zrobić sobie taki sightseeing. Włączymy pełną moc silnika i będziemy obserwować tą całą piękną mapę. Kurczę, jeszcze podjazd, jaki mostek stary, piękny. Myślę, że pociąg by tak w sumie od zera nie ruszył, ale nieważne. A tu się zupełnie zmieniło, jakieś takie stepy. Stare chałupy. Nieźle, nieźle. Kurczę, mamy już 30 minut, ja nawet nie wiem kiedy. To gra naprawdę mi się podoba. Słuchajcie, minimum 3 odcinki z tego zrobię. Bo naprawdę to wygląda super. Aż bym się nie spodziewał. Do spalinowych oczywiście, nie? Tutaj jedziemy dobrze. Okej, okay, no i tutaj trzeba będzie... Tak podjechać i później ten. Na razie jedziemy, właściwie nic nie musimy robić. Tu jest ten zamek. A, i przez zamek przejeżdżamy? Kurde, świetnie. No dobra, to była tylko baszta i kawałek muru, ale niech będzie. Niech im będzie, że to zamek. A, i tu mi pokazuje, że za chwilę tu... Nie. Nie wiem w sumie, co mi to pokazuje. Dlaczego to jest czerwone, a nie jakieś inne? Tego nie wiem. Tu jedziemy spoko i na centrum zachód będziemy musieli odbić w prawo. I podjechać tutaj, dobra. Możemy... A, możemy to przestawić! Już tutaj, zajebiście. Później, aha, i to tylko kilka zwrotnic nam do przodu pokazuje. W ogóle to jakiś pociąg minąłem. Dobrze, że kurwa tak zwrotnice były ustawione, byśmy się w nich wpierdzieli, bo w ogóle tego nie obserwowałem. Mam jakieś miasteczko. Wracamy już do naszych wiatraków, bardzo mnie to cieszy. Właściwie jedziemy idealnie. Zwrotnice są pięknie poustawiane, nic nie musimy robić. Cieszy mnie to. Zapierdzielamy ładnie, nie? Później, żeby się nie okazało, że w coś byśmy przypieprzyli. Dobra, tu jakiś samochód się zatrzymał. Fajnie, zajezdnia spalinowa. Pięknie. Wszystko jest tak, jak być powinno. No tutaj już chyba nie ma znaczenia, gdzie w tej zajezdni spalinowej, jak to... O, czekajcie. Nie. Wyhamuj. Coś spierdzieliłem. Zajezdnia... tutaj... No właśnie, dobra, chyba jest. Dobra, jest zajezdnia spalinowa. Boże święty. Kliknąłem sobie przez przypadek. Myślałem, że to są te ostatnie, wiecie, zwrotnice tam już gdzieś na miejscu, ale to akurat nie. W sensie myślałem o tych. Bo to chyba nie ma znaczenia, czy tu, czy tu, czy tu, czy gdziekolwiek podjedziemy. Dobra, jedziemy. Naprawmy na szybko ten pociąg i zakończmy odcinek. Mówię, no przynajmniej zetrzę sobie z tego. Nagram, ta gra jest naprawdę fajna. Zaskoczyli mnie, naprawdę... naprawdę SI7, czy nie wiem, KRZEM7 albo C7, bo chyba tak najlepiej brzmi ta nazwa. No, zaskoczyli mnie, nie spodziewałem się czegoś takiego. Fajnie, fajnie. Dobra, zadanie wykonane, przejdź do naprawy. Fajnie. Jak się będzie jeszcze ładować. Ładować, dobra, jest. Poczone. Znajdź lokomotywę w kwadracie, jest. Jak się tak. Jak się spodziewaliśmy, problem okazał się uszkodzenie przekładni napędowych w wózku jezdnym. Dokonaj ich demontażu oraz wymiany dochód za zadanie. Świetnie. Koszt do przekroczenia 87 400. No dobra. To bierzemy się do roboty. Wózek trakcyjny. Widzę tutaj już coś pouszkadzane. Zobaczmy ten tylni. Tutaj w ogóle też coś zjechane. To strasznie. Dobra, zajmijmy się najpierw tym tylnym. Kondycja... No właśnie, tryb badania najpierw zrobimy oczywiście. Zobaczmy te kółka, okej, one są spoko. Wydawało się trochę, że to zjechane. Rama wózka. No jest spoko, przekładnia.
Napędowa, dobrze, a to jest akurat nie, to są zaciski, pokrywa silnika. Myślałem, że tu coś jest nie tak. Widzę, że nawet spoko. Chyba w tym wózku jest, z nim jest wszystko spoko. Tak na to wychodzi. Zatory, jak to się nazywa? Maźnica. Śmieszne. Dobra, to jest okej, o dziwo. To w tym wózku jest. No tak, tutaj widać ewidentnie, że coś jest nie tak. Strasznie skorodowane to. Dokładnie, tu mamy ośkę. Aha, po prostu to są, no to są koła i one obcierają maszyny, dlatego one tak wyglądają. Okej, zobaczmy na zlecenie, to jest M. Przekładnia napędowa, dwie do wymiany, czyli to. To tryb demontażu. Okej, tutaj musimy, żeby to zdemontować, musimy najpierw zdemontować jeszcze tutaj śmieszne coś. To jest końcówka wału wirnika silnika elektrycznego. Okej, zdemontowano. I to też, dosyć prosto. No to tak, to musimy na pewno zdemontować. I zdemontowano, dobra. No też to jest takie, a tu albo dwie śrubki, albo w ogóle nam się nie chciało tych śrubek zrobić, no już trudno. Mamy coś takiego, przekładnia napędowa. Okej, te końcówki są dobre. Spróbujmy te przekładnie napędowe naprawić. Jezus Maria, 39 560, ja pierdziele. No dobra, próbujemy. Niepowodzenie. O Boże, część uszkodziła się. Tylko ja jestem głupi. Popatrzcie, że tu jest szansa powiedzenia 5%. Po co ja w ogóle to robię? Jestem głupi. Kupujemy to. Magazyn części. To jest przekładnia napędowa. Sprzedajmy to, bo to po prostu... Tak, to nie ma sensu. To się jeszcze bardziej uszkodziło. Przekładnia napędowa. Dobra, teraz tablet otworzymy. To są części... Sklep części ma nieść, tak, przekładnia napędowa. O Jezus Maria. Dobra, na szczęście możemy wpisać sobie i filtruj. Jest przekładnia napędowa, dobra, dodaj do koszyka dwie. 92 tysiące kosztują dwie nówki, no przecież to od razu przekracza budżet. Dobra, trudno, zamów. Teraz w ogóle budżet będzie ciul przekroczony, ale nie dało się tego naprawić. Tak. Oczyść koszyk, dobra, tu wyjdziemy stąd. Nic, zmontujmy. Okej. Końcówka wału. Jak będzie to. I tak samo tutaj, wybierz. I tu będzie jeszcze ta końcówka wału. No dobra, troszkę zaczynam chłopakom wybaczać, że zrobili to tak na zasadzie, okej, jedno do drugiego złożyłem, nieważne, nie ma tam na pewno żadnego mocowania ani nic, nieważne. Wybaczam im to z tego względu, że naprawdę zrobili motyw, czy jest mapa i czy będzie jeździć, są trzy warsztaty w ogóle i tak dalej. To jest spoko strasznie. Dobra, zlecenia sobie pokażemy, pokażę rachunek. No niestety, o, nieudana naprawa, prawie 40 tysięcy i tutaj sporo. Sprzedane części, no trochę na tym zarobiłem, ale to i tak niewiele. W każdym razie zakończmy zlecenie. Trudno. Oczywiście te części, które sprzedałem, nie były moje, dlatego to można tym sobie tylko, wiecie, obniżyć koszt zlecenia, ale tak naprawdę tylko tyle hajsu dostaje. Dobra, słuchajcie, 40 minut prawie, słuchajcie, teraz widzicie te karty, o którym wam mówiłem, rzucam wam moje Terraoblitus na ekranie i rzucam wam ten materiał u ziemniaka. Naprawdę obejrzyjcie sobie, naprawdę według mnie świetnie wyszedł, jak na takiej early czasy, wczesne czasy kanału Ziemniaka, to naprawdę był bardzo fajny materiał, plus w ogóle te materiały od początku Ziemniaka były raz, że profesjonalne i dwa, bardziej mi się tamte materiały podobały niż obecne materiały Ziemniaka, które no niestety, to jest moje prywatne zdanie, ale w połowie są o niczym, ale no cóż, no oglądalność jest fajnie. Dobra, słuchajcie, tyle, trzymajcie się, do usłyszenia i zobaczenia w kolejnych, myślę, odcinkach, no przynajmniej dwa jeszcze z tego zrobię. Cześć!